Siemano, pokażę ten magic slot z pasem medyka dla babki. No musimy mieć już ten strój medyka na babce. I żeby nie tracić tych stroi, no to najpierw właśnie naszą babką trzeba opuścić sesję. Żeby nie tracić tych swoich zapisanych stroi na naszej postaci, czyli babce. Czyli opuszczamy sesję i będziemy to przenosili wszystko na drugą postać, czyli na faceta. PS4 może zrobić to poprzez zawieszenie aplikacji Xbox, tak jak ja tutaj robię, ale pokażę to tylko raz. Nie będę tam dalej już znowu tu opuszczał, dołączał, używał netcata, tylko będę mówił, o co chodzi, bo tu pokażę, zresztą już to pokazywałem. Opuszczamy sesję, dajemy start online, zagraj w GTA Online, sesja dla zaproszonych. I tu używamy netcata. Jak tylko zobaczymy, że kręci nam się żółte kółko, od razu netcatem wyłączamy internet tą ikonką od Wi-Fi. Czyli tutaj kliknę OK, zobaczę po prawo żółte kółko, od razu wyłączam internet. Wyłączony internet, teraz czekamy, aż wyskoczy komunikat, że nie udało się wczytać stanu gry dla postaci numer 1. Od razu włączamy internet i potwierdzamy te dwa komunikaty. Załaduje nas tu na sesję dla zaproszonych, ale naszą już drugą postacią, a nie tą babeczką. No PlayStation no może tutaj używać tego zawieszania aplikacji, nie musi używać wcale netcata. No ja to robię na Xboxie, dlatego używam netcata, bo tu zawieszenie aplikacji to od razu jest wywalenie do fabuły. I wczytam je na sesję, będę postacią męską. Idę jeszcze raz na wybór, wtedy idę na, nie jeszcze raz, tylko na wybór postaci. Wybieram moją babkę, czyli tą pierwszą postać, której nie udało się wczytać. Ona na tej tabliczce będzie miała napisane błąd. To ją wybieram, załaduje mnie z powrotem i tak facetem. Wtedy się te nasze stroje przenoszą. To jest tak jak z tym glitchem na apartamenty. Wtedy dopiero będziemy ubierali faceta i najlepiej no, w pierwszym miejscu. No, trzeba mieć pierwsze minimum jedno miejsce wolne. Minimum, no kurwa, no trzeba zrobić z 2-3, no ale tu na transferowanie stroi wystarczy nam na razie jedno, a później do zapisania Magic Slota będzie nam potrzebne drugie miejsce, czyli start online. Zmień postać, wybieram jeszcze raz babkę, znowu mnie nią nie wczyta, tylko faktem. Wybieram babkę, ona tam miała napisane błąd. No i później będziemy to właśnie transferować z babki na faceta, z faceta na babkę kilka razy ten strój właśnie. Dlatego tam będziemy tego netata używali kilka razy. Tutaj zapiszę teraz strój na miejscu numer 1 na facecie. I to samo, opuszczę sesję facetem z zapisanym już strojem. Dam online, zagraj, sesję dla zaproszonych, znowu netcat, kółko, to wyłączam internet, wtedy przeniesiemy na babkę, znowu wybór postaci, znowu wybieram faceta, wtedy drugim razem. I znowu mnie załaduje na babkę, to wtedy będę miał przeniesiony strój z faceta na babę. No ale teraz tak, do komponentów. Najpierw zakładamy, no najlepiej jak tu mamy jakieś inne stroje, no to zwykły jakiś tam, zwykły plażowicz, luzak, cokolwiek. Żeby się nie bawić w ściąganie kolczyków, innych pierdół. Co mamy, to zdejmujemy i tak. Będziemy ubierać mu tutaj spodnie. Są to dresowe te pierwsze. Spodnie sportowe.
To jest zwykłe takie, kurde, ciuchy. Te pierwsze spodnie w kropki to są buty różowe, trampki, akcesoria zielone, te taktyczne, numer 4, rękawiczki. Jasno-zielone, taktyczne. No te zwykłe takie komponenty do transferowania stroju, do łączenia, żeby tam na drugiej postaci czasami nie tracić, na przykład joggerów. No miesza z tym, no ubieramy go w te rzeczy, które ja tu pokazuję. Spodnie dresowe numer 1. Kurtka sportowa, tym ra na razie jeszcze ta niebieska pikowana, bez rękawniki numer 1, znaczy numer 2, ten taki zielony moro i buty te trampki. Różowe to są. Trampki numer 2 też. I ten strój możemy zapisać już jako własny. Należy się jeszcze upewnić, że mamy tutaj zakupione albo oddycharkę, albo te słuchawki LCD. Tu strój zapisuję jako własny, tam CH tak 1. Tu pokażę, że jest zapisany już jako własny. Jak strój zapiszemy, no tam można się udać, upewnić do Hamonation, że mamy te pierdołki kupione, tą oddycharkę czy cokolwiek, słuchawki LCD. Jeżeli to mamy, wtedy opuszczamy sesję, dajemy start online, zagraj w GTA Online, sesja dla zaproszonych. Jak zobaczymy kółko, wyłączamy internet, jak wyskoczy komunikat, włączamy internet. I potwierdzamy te komunikaty. No wczyta nas babką, dajemy jeszcze raz. Wybierz postać, wybieramy znowu faceta, znowu wczyta nas babką. Wtedy przeniesie nam się ten strój z faceta na babę. Dobra, jesteśmy na babce. Teraz zakładamy ten strój medyka, który mamy. No, tak jak mówię, no trzeba go wcześniej zdobyć. Jest to medyk i zwyczajnie dajemy start online. Akcję rozegraj, stworzone przez Rockstar przeciwko szemrany glina. Stroje posiadane przez gracza. Jak będzie już wybór stroju, klikamy raz w prawo, żeby tamten strój przeniesiony z faceta dostał nam ten pas, który przed chwilą założyliśmy na z medyka. Posiadane przez gracza, zatwierdź ustawienia, pozapraszajmy kogo się tam da. Strój, no medyka właśnie, bo nie wiem czy mówię. PS4 go może zdobyć cały czas tej akcji od Haskiego. Tam są do zdobycia i te torby, i kolos, i medyk, i policjant. Także większość na pewno ma tą akcję zaznaczoną. A Xbox cały czas działa, zapisywanie stroi z napadu, co tam trzeba było wyłączyć. Pada w pewnym momencie, podczekać jakiś czas, włączyć, udać się do Amnation i poprzez założenie tej słuchawki LCD tam w Amnation i dołączenie do kogoś, kto gra w GTA. No to ten glitch cały czas działa. Ale właśnie działa wtedy, można wejść, gdy się ma to niebieskie z krótkim rękawem. No i tutaj tak dałem raz w prawo na ten strój CH tak 1. Skoczył mi ten strój z faceta, no i przeskoczył mi pas z medyka. Zakładamy oddycharkę czy lub słuchawkę LCD przez telefon, opuszczamy to i udajemy się gdzieś do sklepu z ciuchami. I tutaj będziemy teraz babkę ubierać w odpowiednie komponenty i zapisywać strój jako własny. Czyli na babce będziemy zakładali teraz też sportową kurtkę, te sportowe buty, rękawiczki i kurde te trampki.
Zdejmujemy tą oddycharkę. Teraz tak, idziemy do topów, zakładamy tą sportową kurtkę. Ona jest zielona, pikowana. Numer 99. Pas nam zostaje, czyli zakładamy tą kurtkę. Rękawiczki te jasno-zielone, taktyczne trampki, to są te drugie różowe trampki i spodnie sportowe, to są te zielone w kropki. Czyli te komponenty zakładamy, strój zapisujemy jako własny, opuszczamy online'a i znowu dajemy start, zagraj w GTA Online, sesja dla zaproszonych. Jak zobaczymy kółko, wyłączamy internet netcatem. Wyskoczą komunikaty, włączamy internet, potwierdzamy te komunikaty. No ja też tu ominąłem od razu, pokażę, że zakładam strój, zapisuję, opuszczam. Od razu już przejdę do faceta, bo tam jak nas wczyta facetem, jeszcze raz wybierz postać, wybierz znowu babkę, znowu nas wczyta facetem, no to ominąłem, tu i tak jest 25 minut filmu, jest długo, jakbym jeszcze tam to wszystko zostawił. Nawet na przyspieszeniu, no to znowu bym was kurwa zanudził godzinnym filmikiem. To mamy, no strój zapisujemy jako własny w tym samym miejscu. No i tak jak mówię, opuszczamy sesję. Robimy ten myk z netcatem. A po zapisaniu stroju warto wymusić zapis gry, żeby zakręciło się też żółte kółko. Robimy ten myk z facetem i teraz na facecie. Idziemy na faceta i też zakładamy zwykły strój. Plażowicz. I to samo. Zakładamy te spodnie. Tylko tym razem już niebieskie, dopasowane na kant. Są to niebieskie, kontynentalne. I tu już rękawiczki zostają bez zmian. Kurtka sportowa, tym razem nie ta niebieska, a też już zielona. Ta co na babce, numerek 99. Te kurtki sportowe, zielona pikowana, bez rękawnik, tu zostaje bez zmian. Ten drugi, przemytniczy jakiś tam, trampki, rękawiczki, tu są ciągle te same. Rękawiczki numerek 4 i w butach trampki numerek 2. Tylko tego jeszcze nie zapisujemy, tylko jak to założymy. Odpalamy szemranego glinę, stroje posiadane przez gracza i znowu raz D-pad w prawo, rozpoczynamy. No i zakładamy oddycharkę czy słuchawkę LCD i przez telefon opuszczamy. I tu nam tylko przeskoczy taka czarna kamizelka i to już będzie nasz Magic Slot, który trzeba będzie jeszcze przenieść na postać damską i go zapisać już tam w miejscu piątym, szóstym, to już obojętnie. Ja tu mam go, usunę, ale zapiszę jeszcze raz i pokażę, że no na byle jaki strój już będzie tam ten pas na tym slocie i za każdym razem będziemy mogli go założyć. Czyli tu D-pad w prawo, przeskoczyła mi ta czarna jakaś tam kamizelka, jakaś koszula pod spodem się wpieprzyła. Ale to już nieważne. I to jest nasz, to będzie nasz Magic Slot, który stworzyliśmy na facecie i teraz go musimy przenieść na babę. I na babie on już stale będzie, już nie będziemy musieli więcej tego powtarzać. Na babie on już będzie na stałe, chyba że go usuniecie. Tylko żeby go przenieść, no to jeszcze raz trzeba będzie właśnie użyć tej metody netcata albo PS4 do zawieszania aplikacji. Czyli tu zakładamy cokolwiek, opuszczamy lobby i strój zapisujemy jako własny, ale wtedy już w pozycji. No jeżeli używamy tej metody transferowania stroi, no to co najmniej z czwarty slot, żeby niech będzie tym Magic Slotem, albo ostatni, no to już jest wasz wybór, byle nie pierwszy. Tu ściągamy tą oddycharkę czy słuchawkę, zależy co zakładaliśmy. Udajemy się gdzieś do sklepu zapisać to i to już zapisujemy, no ja mówię, albo pozycja ostatnia,
19, tam 20 na stroje, albo tak jak u mnie tu pozycja numer 4. No ja tu miałem wcześniej zrobiony, ale go usunę, zapiszę jeszcze raz, żeby nie było, że tam w chuja walę. Usuwam, zapisuję go jeszcze raz. Tam było napisane Magic Slot, teraz zrobię M Slot. No tu nie widać, czy zapisuję, bo to konsolą nagrywane akurat. Ten pierwszy strój mogę usunąć w pizdu. Ale żeby ten nie tracić czasu na kolejne zaś już transferowanie stroi, to od razu tu pokażę, jak zrobić właśnie ten strój na te kurde gołe cycki. Czyli no ale to wtedy musimy faceta też ubrać odpowiednio. Czyli udajemy się gdzieś do sklepu z ciuchami. I tu zostawiamy, buty zostawiamy, spodnie zostawiamy, rękawiczkę zostawiamy, jeżeli robimy tylko cycki. Tylko na facecie wystarczy mu tutaj wtedy założyć koszulę imprezową i kurde, nie pamiętam jaki to chyba ostatni numerek, zaraz tam dojadę, to zobaczycie. Mógłbym go od razu przenieść tam, iść na fabułę, zrobić ten myk z tym netcatem i przenieść tylko Magic Slot, no ale właśnie mówię, no żeby nie tracić drugi raz czasu na zmień postać, zrób strój, przenieść, to robię to za jednym zamachem, przeniosę mi się obydwa swoje stroje i ten Magic Slot właśnie z tym pasem medyka i ten strój, który będę robił, no, gołe cycki. Tam jedyny komponent, który trzeba założyć, by były gołe cycki, no to jest ta właśnie koszula imprezowa. Ona jest chyba ostatnia, zaraz tu zobaczymy, bo nie pamiętam. No żeby przenieść Magic Slota, no trzeba, mówię jeszcze raz, użyć tej metody Netcata albo PS4 zawieszenia aplikacji i zapisać to już i on tam będzie jako nasz Magic Slot, a później zabawę w inne stroje, to możecie transferować czy już kurwa z usuwaniem postaci, ale to wtedy nie, bo wtedy stracicie ten to, z maskami świątecznymi albo tą metodą. I tu zakładamy tą koszulę właśnie imprezową, kurwa gadałem się, chyba ostatni, zapisujemy to, no strój numer 1. Jak go zapiszemy, wymuszamy zapis gry najlepiej. Opuszczamy online, nadajemy zagrać w GTA Online, sesja dla zaproszonych i to samo. Jak zobaczymy kółko, wyłączamy internet netcatem albo PS4. Kurwa się powtarzam, zawiesza aplikację. Wczyta nas babką, jeszcze raz do wyboru postaci, wybieramy znowu faceta, a znowu wczyta nas babką, wtedy idziemy na szemranego glinę. Dajemy raz dipad w prawo. No stroje posiadane przez gracza. No tu aha, żeby na babce wyszły cycki, no to jej musimy. No spodnie, buty to jest wasz wybór, co wy jej założycie, czy same majtki, czy tam jakieś inne spodnie, cokolwiek. To wasza sprawa, byleby góra było czarne bikini. Jest to numerek 27, czarne bikini. A dół to już wasz wybór, co wy tu jej założycie. No to pierwsze lepsze slipy, kurwa, z dołu wziąłem. Start online, zagraj w misję. Szemrany glina, stroje posiadane przez gracza. I wtedy raz w prawo. No to zrobią nam się te cycki, a że mamy, nie mamy już dalej zapisanych innych stroi, to dajemy jeszcze raz w prawo na Magic Slot i nasz strój dostaje z automatu ten stworzony pas. Ten, no, na ten Magic Slot dostaje ten pas, który przed chwilą właśnie stworzyliśmy. A tu jeszcze pokażę, no nie będę zapisywał tego stroju jako własny, no bo ja już mam akurat babkę z gołymi
piersiami, kurde. Ale założę zwykły, jakiś tam kurwa, no body nawet, cokolwiek. Co bym nie założył, co bym nie transferował, pójdę na szemranego glinę, kliknę w prawo, żeby założyć ten strój Magic Slot i tam od razu dostaję pas. Czyli tu raz w prawo mam cycę, daję drugi raz w prawo, żeby dostać ten pas na tym Magic Slocie. Gotowy do gry, zakładamy oddycharkę, cokolwiek, opuszczamy. No i tak ja mówię, no ja tu już nie będę tego zapisywał, bo ten strój mam, ale jaki bym tu nie założył, czy tam nawet transferował sobie później już przez nawet maski świąteczne z drugiej postaci na pierwszą, to i tak na koniec najpierw sobie robię stroje, jaki tam mi się podoba, brakuje mu pasa, no to idę wtedy jeszcze raz, zapisuję strój posiadany, tylko że właśnie no trzeba wiedzieć, gdzie ma się ten Magic Slot. Najlepiej zrobić na ostatnim miejscu, ja tu dupy dałem, mogłem zrobić to na pozycji ostatniej. Bo tak zapisałem na czwartym tej chyba, no to już na drugim, trzecim i czwartym slot, drugim i trzecim już nie mogę mieć po drodze żadnych innych stroi, no ale... Także wy sobie najlepiej go zapiszcie, już gotowy Magic Slot zapiszcie na pozycji numer 20. No, ostatni slot ze strojami. No i tak jak mówię, no to ja tu tego nie zapisuję, zakładam zwykłe body i pokażę wam, że to działa. Na zwykłym body, kurwa, idę na szemranego, daję dipad w prawo, żeby założyć ten magic slot i dostaję pas na zwykłe body. Później, no mam jeszcze dwa dni, no może zdążę, może nie. Nagrać ten Magic Slot z naklejkami dla faceta, jeżeli nie, no to dopiero wracam do domu za tydzień, to dopiero za tydzień mogę się tym zająć. Elo. I'll be here if you really need me. If you could make it quick, I was in the middle of a blog post. I really need a snack.
guess I can help if really necessary. We just have the sizes on the rack, so don't bother asking.